Dzięki milionerowi Denisowi Tito przemysł turystyczny wykonał właśnie wielki krok naprzód. Jeśli wy marzycie o spędzeniu 2 tygodni będąc zawieszonym w blaszanym pudle, oto kilka informacji, których pewnie nie znajdziecie w prospektach. 2000 ton materiału wybuchowego. Nieźle trzęsie. Nosimy pieluchy. Twój sąsiad właśnie zwrócił obiad. Seks w kosmosie, czy to się zdarzyło? Nie można się zatrzymać. Wiem o co najmniej jednym przypadku ataku paniki w kosmosie. To będzie coś wspaniałego. Żona mówi, że uśmiech znikł z mojej twarzy dopiero po 2 tygodniach. Dla pewnych rzeczy warto zaryzykować życie. Kosmos. Wakacje w przestrzeni. W 2001 roku Amerykanin Denis Tito dokonał czegoś, na co nie odważył się żaden turysta przed nim. Postanowił z pomocą Rosjan kosztem 12 milionów funtów polecieć w kosmos. Denis, jak udał się lot? Było wspaniale, naprawdę wspaniale. Szczodry pionier wyglądał na zadowolonego, dlatego przedsiębiorczy ludzie planują teraz wybudowanie na orbicie hoteli, żeby każdy mógł tego spróbować. Pierwszy z nich zostanie ukończony w 2007 lub 2008 roku. Potem co roku będą powstawać następne. W pierścieniu znajdą się restauracje, sale taneczne, cała gama rozrywek. Wszędzie pojawiają się broszury zachwalające nieziemskie wakacje. Jeśli marzycie o wypoczynku w kosmosie, agencje turystyczne wkrótce zaczną was traktować poważnie. Chcielibyśmy zrobić rezerwację na kosmiczną podróż poślubną. Nie chcecie chyba polecieć w kosmos? Tego właśnie chcemy. Mam zrobić rezerwację na lot w kosmos? Tak. Przestrzeń kosmiczną, gdzie nie ma powietrza i jest mała kapsuła, w której można swobodnie latać. Jeśli macie więcej pieniędzy niż rozumu, agencje turystyki kosmicznej już teraz czekają na wiadomość od was. Kaucja wynosi jedynie 100 tysięcy funtów. Lepiej zaczynać podróż z Wielkiej Brytanii, inaczej wszystko wychodzi drożej. Dlaczego więc nie mielibyśmy spędzić wakacji w kosmosie? Za sprawą Hollywood i agencji NASA wszyscy wyobrażają sobie, że na to, by wznieść się na orbitę, trzeba być skrzyżowaniem Toma Hanksa z Neilem Armstrongiem. Wkrótce wszyscy będziemy mogli mieć tyle frajdy, co oni. Kiedy opowiemy wam o 10 niezwykłych sprawach dotyczących podróży kosmicznych, będziecie wiedzieć, że jedyne czego wam potrzeba to mocne nerwy, odporny żołądek i niezwykła technika seksualna. Przygotujcie się do startu. Przede wszystkim nie może być mowy o zjawieniu się tuż przed odlotem z górą bagażu. Będziecie musieli stawić się 6 godzin przed startem. Tyle trwa wkładanie 130 elementów gumowo-nylonowego skafandra kosmicznego. Nie ma tu ruchomych chodników. Na platformę startową zabierze was mały, srebrny mikrobus. Kontrola może trochę potrwać, nawet jeśli zapłaciliście 12 milionów funtów i nie ma co liczyć na przestronną kabinę. Wyobraźcie sobie, że przykręcacie krzesło nogami do ściany, a następnie siedzicie na nim, leżąc na plecach. Przeciskasz się nad drzwiami toalety, stajesz na płycie z tyłu kabiny, wdrapujesz się na miejsce i zostajesz przypięty do fotela. Kiedy podniesie się nogi, krew spływa w dół i nerki zaczynają bardzo intensywnie pracować. Wtedy myślisz sobie, że jest to niezbyt wygodne. I oczywiście, co łatwo przewidzieć, dochodzisz do wniosku, że chętnie byś skorzystał z toalety. Pod skafandrem ciśnieniowym mamy pieluchy. Przypięto nas dość wcześnie, jakieś 3 albo 4 godziny przed startem. Siedzieliśmy tak, nie mając nic do roboty. Nie ma kolorowych czasopism, filmów, muzyki.